szansa dla tych mieszkańców, bo tam jest doszło tylko do konstrukcji także obecniaka, ale prawa strona nie ma, no i tam już jest dalej, też już mieszka i czy tam można by było coś zrobić, żeby oni też mieli. Szanowni Państwo, tam mamy zrobione dokumentację. W części po prostu są dokumentacje dotyczące wody, które po prostu zrobiliśmy, ale ze względu na to, że nie było jeszcze po prostu tam zasiedlone te nowe budynki, prawda, nie było takiej pilnej potrzeby, żeby wykonać kolektor ściekowy. Ja znam sprawę, wiem, że po prostu jest taka sprawa i tak dalej. Przymierzaliśmy się do tego, ale ze względu na to, że nie było, mówię, konieczności, bo ludzie nie zamieszkiwali, a tam inaczej po prostu się nie da, trzeba budować przepompownię ścieków, bo spadek jest w drugą stronę, trzeba wykonać przepompownię po prostu po to, żeby ścieki wróciły później z powrotem już pod ciśnieniem. Dlatego też w tym roku muszę powiedzieć, że w budżecie nie mamy takich możliwości, nie mamy środków również na to, żeby prowadzić do budżetu i w tym roku po prostu raczej szans nie ma, żebyśmy tą po prostu inwestycję jeszcze wprowadzili. Ja chodzi chyba tam 2 czy 3 gospodarstwa. Muszą sobie dawać radę jeszcze w tym roku. Myślę, że w następnym roku to nie będą duże środki, ale około 50 tysięcy. Ze względu na to, że trzeba zrobić podłączenie elektryczne, trzeba zrobić przepompownię, trzeba kupić pompę i wyposażyć i tak dalej. Kawałek kolektora to wykonać. Myślę, że to musi się znaleźć w budżecie przyszłego roku.